Pokornie Cię błagamy, byś dał nam udział w Twoim boskim życiu. Przez Chrystusa, Pana naszego. Przeżywamy 28. niedzielę zwykłą w ciągu roku. W liturgii tego tygodnia przypada poniedziałek wspomnienie świętej Jadwigi Śląskiej, we wtorek wspomnienie świętego Ignacego Antiocheńskiego, w środę święto świętego Łukasza Ewangelisty, patrona służby zdrowia. W tym dniu służba zdrowia ma swoje święto. Będziemy towarzyszyć wszystkim pracownikom modlitwą. W piątek wspomnienie świętego Jana Kantego. Dzisiaj przeżywamy 23. dzień papieski, w którym wspomagamy zdolną młodzież z mniej zamożnych rodzin, pragnącą się dalej kształcić. Przed naszymi kościołami zbiórka do puszek przez nadatków przeznaczonych na ten cel, realizowany przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Na stoliku przy ławkach wyłożone są formularze do wpisywania imion zmarłych, których chcemy polecić Bogu w wypominkach. Mam serdeczną prośbę, by przy wypominkach rocznych zaznaczać godzinę tej mszy świętej, przed którą chcemy, by były czytane wypominki. Serdecznie dziękuję wszystkim parafianom, i tym małym, i tym dużym, za nasze wspólne modlitwy różańcowe w minionym tygodniu. Dziękuję serdecznie młodzieży, która przygotowuje się do sakramentu bierzmowania na 28 października tego roku, za wczorajszą naszą modlitwę. To już drugi z dni modlitewnych, będący przygotowaniem duchowym, modlitewnym na radość z przyjęcia Ducha Świętego. Dziękuję za to, że prowadzili modlitwę różańcową, za zaangażowanie w liturgię mszy świętej. Zapraszam tę młodzież, ponieważ to szkoła średnia. Zapraszam, tak jak przez dwa minione tygodnie, również w przyszłym tygodniu, tak abyśmy mogli wspólnie kontynuować to duchowe przygotowanie. Nadmienię tylko, że tak jak w minionym tygodniu, tak i w tym tygodniu, który przed nami, z tą młodzieżą, by przygotować liturgię, spotykamy się w piątek o godzinie 17.45 i w sobotę o godzinie 17.45 zacznie się próba, natomiast młodzież uczestniczy w nabożeństwie. Oczywiście do modlitwy różańcowej zapraszam również dzieci i młodzież, klas 6, 7, 8, która rozpoczęła cykl 3-letniego przygotowania do przyjęcia sakramentu bierzmowania. W ogóle zachęcam do modlitwy różańcowej, szukania tych możliwości. Powołam się na przypowieść, właściwie tak w cudzysłów przypowieść, wczorajsza rozmowa i usłyszałem taką historię, to przypowieść, którą wygłosił jeden z kapłanów zajmujący się różami różańcowymi, bo częstym tłumaczeniem, to jest tylko tłumaczenie, usprawiedliwieniem z nieobecności na różańcu jest tłumaczenie, że a to taka modlitwa, taka monotonna, tak się klepie i klepie i klepie. Po pierwsze, poddajemy pod wątpliwość autorytet Matki Najświętszej. Ilekroć przychodziła z różańcem w ręku, wskazywała na różaniec jako w tę formę modlitwy i mówiła, to jest narzędzie ocalenia jednostki i całych społeczeństw i całego świata. To pierwsze, to tak poważny argument. A drugi, ten ksiądz mówi, to wiecie co? Mówi, kowal to jak idzie do kuźni i tego, i klepie ten kawałek metalu, to klepie, 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 aż w końcu coś wyklepie, konkretnego, użytecznego. Zapraszam do klepania, w cudzysłów to biorę, a może jako jednostki, wspólnota wyklepiemy coś sensownego, bo tych łask i pomocy Bożej naprawdę potrzebujemy i wsparcia. To tylko kwestia w kontekście czasu, o którym mówiłem, umiejętnego znalezienia sobie pół godziny, by przyjść,
pomodlić się i spokojnie wrócić do swojej codzienności. Więc zapraszam, dzieciaki też, a tym, które przychodzą, jestem wdzięczny bardzo. Pamiętajmy, proszę, w modlitwie indywidualnej o naszej młodzieży, która przyjmie sakrament bierzmowania. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki Gość Niedzieli, Niedziela, w którym między innymi tytuły Niespełnione marzenie świętego Jana Pawła II. Papież Jan Paweł II powiedział: ja Ciebie znam. Ciekawy artykuł, dramatyczny głos papieża, nieznane oblicza świętego męczennika, czarna śmierć w XXI wieku. Bardzo ciekawy artykuł, obecność nieobecna. To artykuł poświęcony dramatowi poronienia i szereg innych. Polecam uwadze. Słowa podziękowania kieruję ku rodzinom z Babul za przygotowanie świątyni oraz za kwiaty przy ołtarzach. Bóg zapłać. O sprzątanie w najbliższą sobotę proszę pierwszą grupę rodzin z Piechut. Za wszystkie ofiary złożone w minionym tygodniu na Kościół pragnę podziękować Państwu Piotrowi Burdzel z Piechut, Zbigniewowi Lis, z Zakwiejowa Andrzejowi Pierogowi, z Zakwiejowa Danucie i Stanisławowi Kmuk, z Zarównia Marii Chynowskiej, z Zarównia Kazimierze Uzar, z Zarównia Krystynie i Andrzejowi Hajnas, z Zarównia Annie i Zbigniewowi Uzar, z Zarównia oraz Janowi Małodzińskiemu z Zarównia. Za ofiary na polichromię Kościoła dziękuję Państwu Krystynie i Andrzejowi Hajnas, z Zarównia Marii Chynowskiej, z Zarównia i Józefowi Płaza z Piechut. Za ofiary na ogrzewanie Kościoła dziękuję Państwu Marii Chynowskiej, zarównia Kazimierze Uzar, zarównia Zbigniewowi Lis z Zachwiejowa, Janowi Małodzińskiemu z Zarównia, Andrzejowi Pieruk z Zachwiejowa, Piotrowi Burdzel z Piechut, Janowi Szala z Zachwiejowa, Krystynie i Andrzejowi Hajna z Zarównia, Annie i Zbigniewowi Uzar z Zarównia oraz Państwu Marcinkowskim z Babul. Wszystkim ofiarodawcom serdeczny Bóg zapłać. Zostało jeszcze kilka kalendarzy ściennych na rok 2024 w zakrystii. Można je jeszcze nabywać. Miałem nadzieję, że to się uda rozpocząć już przed wszystkimi świętymi i zakończyć przed wszystkimi świętymi. Niestety z obiektywnych przyczyn jest to niemożliwe, ale mam nadzieję, że pogoda będzie nas wystarczająco dobra, żeby po uroczystości wszystkich świętych rozpocząć pierwszy etap prac na cmentarzu. Chodzi o alejkę główną, to znaczy wykrawężnikowanie, utwardzenie i przygotowanie pod następny etap, czyli ułożenie kostki. W przyszłym tygodniu będziemy porządkować front cmentarza, a więc to miejsce, gdzie są złożone płyty chodnikowe, będziemy je składać na palety. Zwrócę się w przyszłą niedzielę o pomoc w konkretnym dniu. Kartka, tak, kartka, która będzie później wywieszona w gablocie. Otóż dnia 20 października, piątek, w godzinach od 10 do 14, odbędzie się komputerowe badanie ostrości widzenia w kierunku doboru okularów. Zapisy w rejestracji, tutaj jest podany dokładnie adres. Koszt badania 30 zł. Przy realizacji zlecenia na okulary badanie gratisowe. Kartka będzie w gablocie. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro msza święta w intencji zmarłego Mariana Barszcza, zamówiona przez chrześnicę Aleksandrę. We wtorek w intencji zmarłej Kazimiery Brożyna, zamówiona przez Marię Kozioł. W środę w intencji zmarłej Elżbiety Górskiej, zamówiona przez córkę Martę z rodziną. W czwartek w intencji zmarłego Stanisława Smykli, w 30 dzień od jego śmierci, zamówiona przez żonę Stanisławę. W piątek w intencji zmarłych Mieczysława Rób, w rocznicę śmierci Janiny Rób oraz Piotra i Adasia Rób. W sobotę w intencji zmarłego Józefa Łącz, zamówiona przez bratanicę Annę z rodziną. W niedzielę o 8 w intencji zmarłych Marii Zygmunt, Anny i Jakuba Zygmunt, o 10.30 w intencji zmarłych Stanisława, Anny, Jana Synowiec oraz Eugeniusza Treli. Przez cały kolejny tydzień poza naszą parafią odprawiane są msze święte gregoriańskie w intencji świętej pamięci Marii Sabat, Józefa Sroczyńskiego i Jana Barszcza. Zanim udzielę Wam błogosławieństwa, kontynuujemy
rozpoczętą na pierwszej mszy świętej modlitwę różańcową. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Niech będzie.